czyli wadowice smogu, proszę Państwa, mówią kopciuchy smogu. Ciężka praca i tym bardziej bardzo dziękujemy. A więc warsztaty, nowe widnokręgi. Zapraszamy młodzież. Zgłaszamy się pod telefonem 56 650 40 56 650 40 00 w Toruniu, w siedzibie uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. No i ta uczelnia na bardzo wysokim jest światowym poziomie. Brana pod uwagę na całym świecie, bo ten Uniwersytet Warszawski to nie. Także proszę Państwa, Pan Bóg Jahwe jest Bogiem radości, bo jest Bogiem miłości i dał ludziom wspaniałą nadzieję na przyszłość pomimo problemów, bo jak ludzie widzą problemy, to zaczynają żebrać. Rzew nie śpiewa, ten czeberek. Także, o Jezu, ja nie mogę jego głosu słuchać, bo po prostu tam nic pozytywnego w tym głosie nie ma. Takie nie to, że wycie, ale taka rozpacz. Po co takie coś potrzebne chrześcijaninowi? Chrześcijanin jest osobą, która modli się do Boga Jahwe cały czas, prosząc o co? O wsparcie w trudnych chwilach, bo przecież skoro sytuacja jest nienormalna, nienaturalna, a zwłaszcza teraz, gdy w dniach ostatnich żyjemy, no to nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Dlatego zanosimy te modlitwy do Stwórcy. A tutaj wyjdzie jakieś albo Królowa Nieba, Matka Boska, no to przecież to nie licuje wcale z Panem Bogiem Jehową, absolutnie. I nie pasuje. No więc ludzie, którzy się tak kształcą, to co są głupi, że o nich powiedział apostoł Paweł, chcieli być mądrymi, stali się głupi. A przecież dlaczego chcieli być mądrymi? Chcieli być mądrymi, bo się uczyli tyle. No, a przecież już dziecko potrafi zauważyć pewne rzeczy, biorąc przykład po rodzicach, przykład z rodziców, biorąc, mając wzorce w rodzicu, w ojcu, w matce. I przykro jest, gdy takie, po prostu taka degrengolada, takie chamstwo, takie draństwo i takie drobnomieszczaństwo. To co ciekawe i co dzisiaj zauważyłyśmy, że pewna epoka się skończyła, proszę Państwa, w artykule na temat książki Kościół Szpiegów z Markiem Riblingiem, amerykańskim historykiem tej książki, autorem książki Kościół Szpiegów, który powiedział, że rok 1918 oznaczał koniec rządów europejskiej arystokracji. Czyli proszę Państwa, no rzeczywiście czarna maska i tematyka czarnej maski jest też treścią tego, że arystokracja się skończyła, że skończyły się różne rzeczy. Praktycznie skazane na śmierć. Bezwzględni truciciele zostawiają trefne smakołyki w miejscu, które okoliczni mieszkańcy odwiedzają codziennie. Wysokie trawy, zarośla i kusza. A zaczął się strach. Głównym tematem czarnej maski uważam, że to jest bardzo praktyczna, potrzebna opera. Jest strach. Głównym tematem jest strach. Jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu emocyjnego? Ale to w ogóle to KFM, no to Cita Barbie Baby Lamp Max, ale przede wszystkim podajemy mu lokomotiv. Ale że w ogóle to KFM, no to Cita Barbie Baby Lamp Max. Jest strach. Strach. Olu, jak się czujesz? Czarna maska Pendereckiego, bardzo piękne to jest. No ja miałam główne szczęście, proszę Państwa. Niezastąpiony w czasie podróży. Wcześniej zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej niż mógłbym się tego zmienić. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam. Medispirant, bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant.
Także my tu nie chcemy reklamy. Czyna Oklińska, zapraszam. Trwa posiedzenie Sejmu. Za nami pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Teraz trwa sejmowa debata. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia ma być czytanie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. W Sejmie jest nasz reporter Marcin Chmielnicki. Projekt ustawy o Narodowym Centrum Wolności, czyli Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, został ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca. Jednak dopiero dzisiaj, w punkcie 24 obrad, czytany w Sejmie, a będzie uzasadniała go według moich informacji sama premier Beata Szydło. Nowa instytucja będzie odpowiedzialna za dystrybucję środków przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych obywatelskich w ramach innych programów rządowych. Zgodnie z projektem ustawy Narodowy Instytut Wolności ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te programy oczywiście po konsultacjach z organizacjami obywatelskimi Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach. Tylko dziś weź sprawdzoną pożyczkę do 1500 zł bez opłat i zyskaj 1000 punktów bonusowych. Twój rodziny, którym zarządza dzisiaj minister Elżbieta Rafalska. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to jest oszustwo, miałby rozpocząć działalność od września 2017 roku. Albo informują o innych jeszcze bankach, bo oni nie dadzą. Policyjni antyterroryści o innych bankach informacje, które też biorą na liczbę. Za napad na bank w olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. Mężczyzna został zatrzymany w drodze do pracy, mówi starszy sierżant Anna Balińska. Niby dali, wiesz, może jakiemuś staremu dziadowi, co? Jest 24-letni mieszkaniec Stali Guda trafił do policyjnego aresztu. W chwili obecnej trwają czynności procesowe, m.in. przeszukanie jego mieszkania, jego samochodu. Prawdopodobnie jutro zostanie on przywieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Na chwilę obecną jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach prowadzonego postępowania. 23 czerwca zastraszając pracownika banku przedmiotem przypominającym broń, zamaskowany mężczyzna ukradł kilkadziesiąt tysięcy złotych i uciekł. Komendant miejski policji w Olsztynie powołał specjalną grupę operacyjno-śledczą, która szukała przestępcy. W mediach upubliczniono portret pamięciowy napastnika i film z monitoringu. Za kradzież z rozbojem mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala. Były prezydent trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku kilka dni temu z powodu problemów z krążeniem. Jak poinformowało biuro dawnego lidera Solidarności, lekarze zalecili Lechowi Wałęsie odpoczynek. Były prezydent ma się jeszcze zgłosić na kontrolę medyczną. Lech Wałęsa jeszcze zanim trafił do szpitala zapowiadał, że 10 lipca weźmie udział w kontrmanifestacji na krakowskim przedmieściu w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Pobyt w szpitalu to uniemożliwił, ale były prezydent już zadeklarował, że pojawi się w Warszawie w czasie następnej miesięcznicy w sierpniu. W informacjach Dnia Włochy część włoskiej prasy uważa, że Unia zakmiła sobie z Włoch, nawet biorąc pod uwagę fakt, że decyzję Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex szef włoskiej prasy na krok w dobrą stronę. Wczoraj w Warszawie agencja zgodziła się na rewizję zasad pomocy migrantom na Morzu Śródziemnym. Minister Marco Minniti uznał za sukces to, że na wniosek strony włoskiej agencja Frontex zastanowi się nad zmianą zasad misji Tryton, w ramach której większość migrantów trafia z Libii do Italii. Prasa podkreśla, że w zasadniczej sprawie możliwości przewożenia migrantów do portów innych niż włoskie stanowisko Frontexu jest nadal negatywne. Wynika to z migracyjnym jesteśmy nadal sami, podkreślają włoskie media. Dziennik Il Giornale pisze, zamiast nam pomóc, powołali grupę roboczą. Libero, pisząc o kpinach z Italii, komentuje z przekąsem, wesprzemy was, ale migrantów trzymajcie u siebie. W kilku gazetach powtarza się zarzut, że w trudnych sprawach Unia potrafi grać jedynie na czas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec wracamy do kraju. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Lech Morawski. Profesor został wybrany w skład sędziów Trybunału przez Sejm w grudniu 2015 roku. Zaczął orzekać w internetowej telewizji w Polsce.pl. Prezes Trybunału powiedziała, jest zaskoczona tą nagłą śmiercią. Z wielkim smutkiem, żalem i zaskoczeniem przyjęłam wiadomość, że sędzia zaskoczeniem, bo jest to nagłe. Powoduje, że zaczynamy myśleć o tym, co się wydarzyło wcześniej. Jest mi tym bardziej przykro, że w ostatnim czasie Lech Morawski doświadczył strasznej, niepowtarzalnej nagonki.
dla Banki Medialnej. Profesor Olek Morales zmarł w wieku 67 lat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 12:35. Jeden z zatrzymanych w czasie zamieszek w Hamburgu Polaków został aresztowany. Trzech innych Polaków pozostaje do dyspozycji prokuratury. Z Berlina Waldemar Maszewski. Na Facebooku zachęcam, polecam adresować Mariusza. W Hamburgu Kain Wanzen potwierdził, że sąd uznał jednego z czterech aresztowanych Polaków za winnego dokonania czynów zabronionych. Władze Hamburga powołały specjalną komisję śledczą, która bada sprawę. W skład komisji weszło 110 policjantów i prokuratorów z Hamburga oraz 60 z pozostałych landów. Komisja dysponuje ponad 2000 zdjęć ze starć z policją oraz ponad 100-godzinnym materiałem filmowym. Trwa analiza tego materiału. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z powodu podejrzeń o łamanie prawa podczas hamburskich demonstracji do aresztu trafiło 51 cudzoziemców, oprócz Polaków także obywatele Austrii. Syn prezydenta USA, Donald Trump Jr., w wywiadzie dla telewizji Fox News tłumaczy się z rosyjskich kontaktów podczas kampanii wyborczej w czerwcu 2016 roku. FBI oraz Komisje Kongresu od kilku miesięcy prowadzą śledztwo w tej sprawie dotyczące współpracowników gospodarza Białego Domu. Donald Trump Jr. miał spotkać się z wysoko postawionym rosyjskim prokuratorem, aby otrzymać dokumenty kompromitujące kandydatkę demokratów Hillary Clinton. W tej sprawie rozmawiał również z powiązaną z Kremlem prawniczką Natalią Weselnicką. Po ujawnieniu przez media tych informacji w USA wybuchła polityczna burza. Teraz postąpiłbym inaczej. To było jeszcze przed tą całą rosyjską gorączką. W tamtym czasie to było takie sądowanie. Myślałem, jak zdobyć dowody na te wszystkie historie, o których słyszałem. Tak naprawdę tak nie doszło do ważniejszych spotkań, a przede wszystkim do jakichś konkretów. Mówił w telewizji Fox News Donald Trump Jr. Po oficjalnym oświadczeniu Białego Domu prezydent podkreślił, że jego syn dochowuje najwyższych standardów, a całą sprawę nazwał śmieszną. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do Europy. Dziś oficjalny początek wizyty hiszpańskiej pary królewskiej w Wielkiej Brytanii. Król Filip VI i królowa Letycja przybyli do Londynu wczoraj wieczorem. Zostaną w stolicy Wielkiej Brytanii do jutra. Z Londynu Adam Dąbrowski. Królowa Elżbieta II i książę Filip powitają dostojnych gości podczas procesji z karocą, która odbędzie się w okolicy Buckingham Palace, gdzie hiszpańska para królewska nocuje. Goście złożą bukiet przy grobie nieznanego żołnierza w opactwie westminsterskim. Tu pokłonią się też przed mogiłą Eleonory Kastylijskiej, 13-wiecznej księżniczki, która została żoną Edwarda I. Do tego wielki wieczorny bankiet. Pojawią się na nim książę William i księżna Catherine. Takie wizyty to raczej sympatyczne symbole, ale z drugiej strony do tych odwiedzin dochodzi w kontekście Brexitu i napięcia związanego z Gibraltarem. Mówi Polskim Radiu Paul Preston z Centrum Współczesnych Studiów nad Hiszpanią przy London School of Economics. Według mediów król ma poruszyć kwestię Gibraltaru podczas dzisiejszego przemówienia w parlamencie, ale mimo to na Wyspach komentuje się tę wizytę jako część budowania dobrej atmosfery na czasy brexitowe i pobrexitowe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Od piątku samoloty nie będą przez ponad miesiąc lądowały na lotnisku w Wilnie. Powodem zamknięcia portu lotniczego jest remont pasa startowego. Kamil Zalewski. Od 14 lipca do 18 sierpnia samoloty, również te z Warszawy, będą lądować w oddalonym o 100 km Kownie. Pasażerów w tym czasie będzie obsługiwać tam dwukrotnie większa liczba pracowników, dlatego nikt z podróżnych nie powinien odczuć większego dyskomfortu, mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Kmiecik, odpowiedzialny za projekt przeniesienia lotów z Wilna do Kownia. Na ten moment jesteśmy gotowi, postawili dwa tymczasowe terminale, uwiększyli płytę postojową, zrobili więcej tysięcy parkingów, dużo wiemy, naprawdę infrastrukturę zrobili, żeby ona odpowiadała lotom w Kownie. W Kownie będzie można wypożyczyć samochód albo dostać się do Wilna autobusami. Koleje litewskie zapewniają natomiast, że pociągi w obu kierunkach będą jeździły 20 razy na dobę. Zostanie też uruchomiony dodatkowy nocny skład. Lotnisko w Wilnie jest najważniejszym portem lotniczym na Litwie. Ostatnia duża rekonstrukcja pasa startowego odbyła się ponad 12 lat temu. W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło ponad 3 miliony pasażerów. Po remoncie będzie mogło z niego skorzystać ponad 5 milionów podróżnych. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Galeria Akademia Florencji, jedna z najsłynniejszych
najważniejszych muzeów świata ostrzega turystów przed osobami oferującymi bardzo drogie bilety upoważniające do ominięcia kolejki. Ostrzeżenia znajdują się na rozdawanych turystom wachlarzach. Na takim wachlarzu znajduje się napis po włosku i po angielsku: uwaga na oszustów. Bilety w kasie kosztują 8 euro dla dorosłych, a dla dzieci i młodzieży do lat 18 wstęp jest wolny. Tymczasem przedstawiciele różnych agencji turystycznych oferują karty wstępu wraz z wejściem poza ogromną zazwyczaj kolejką za 30, a nawet 50 euro od osoby. Dyrektor galerii Cecily Holberg powiedziała, że te praktyki to haniebne oszustwo godzące w dobre imię Włoch. Chodzi o to, że na stronach internetowych wielu włoskich muzeów można rezerwować bilety grupowe wcześniej i ominąć kolejkę. Sprytny zabieg niektórych agencji polega na tym, że zamawiają bilety wcześniej, a potem i tak sprzedają je indywidualnym turystom po horrendalnych cenach. Samo wprowadzenie do muzeum odbywa się w zorganizowanej grupie, rzeczywiście bez kolejki. Podobne praktyki są stosowane w Rzymie, w Koloseum i muzeach watykańskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najbardziej aktywni fizycznie ludzie mieszkają w Hongkongu, najmniej aktywni w Indonezji. Tak wynika z globalnej analizy naukowców, którzy badali, ile w danym kraju ludzie robią kroków w ciągu dnia. Wyniki publikuje tygodnik Nature. Przeciętny mieszkaniec Hongkongu robi prawie 7 tysięcy kroków dziennie. Mieszkaniec Indonezji o połowę mniej, 3,5 tysiąca. Dużo chodzą też Chińczycy i Japończycy. Mało aktywni są mieszkańcy krajów arabskich, Filipin czy RPA. Polacy robią 5249 kroków dziennie. To mniej więcej tyle samo, ile Niemcy, Włosi, Holendrzy czy Brytyjczycy. Badaniom poddano ludzi, którzy używają specjalnej aplikacji na swoich smartfonach. Niektórzy naukowcy mówią, że najzdrowiej jest robić co najmniej 10 tysięcy kroków na dobę. Inni twierdzą, że niekoniecznie aż tyle, ale generalnie aktywności fizycznej trzeba pilnować. Rekomendacja WHO to 150 minut ćwiczeń tygodniowo, jak nie chodzenie, to trucht, basen czy rower. Rafał Modryk, Świadkowi Jehowy pisali dawno w przebudźcie, że nawet nie bieganie, ale chodzenie jest bardzo zdrowe. No to przecież mohery 100 lat za murzynami będą, więc Świadkowi Jehowy bardzo uczynni, służy Jahwe, głoszą, Jehowy słowa treść po wsiach i miastach trzeba. Jehowy słowo nieść. Dziś Świadkowie Jehowy to bardzo uczynnie, a te mohery 100 lat za murzynami. No, że chodzenie zdrowe jest. No to Świadkowie Jehowy odczytałam to 30 lat temu w przewódcy się. Nasze przewódcy się strażnice są bardzo mądre. 30 lat temu czytałam o chodzeniu właśnie, żeby nie biegać za bardzo, bo nadwyręża się kostki. A potem będzie ciężko, ale chodzenie i gimnastyka izomeryczna. To jest bardzo ważna informacja, czy to jest informacja kosmetyczna dotycząca państwa islamskiego? Znaczy ważna i może trzeba nie przesadzać z jej wagą, odrazu. Ważna dlatego, że Bagdadi od dawna był czołową postacią i nazwijmy było to ścięcie głowy, przy czym to jest, mamy do czynienia ze smokiem, który ma wiele głów, w związku z tym za Bagdadiego natychmiast zastąpi młodszy. I taka jest tradycja, była taka tradycja w Al-Kaidzie, poprzedniczce, która nadal istnieje, chociaż dogorywa. I zawsze mohery we wszystkim naśladują światło. Nawet mówią, o, dobrze nam tam było pomieszkać jakiś czas. A potem na ulicy Francuskiej, kurwa, takie słowa brzydkie. No wiadomo, kto to mówi. Czy znajdą tak charyzmatycznego następcę? Świadkowie Jehowy tak nie mówią, mormonie, ewangelicy, prawosławni, ci lepsi. W ogóle ludzie tak nie mówią, a drugiej kategorii, drugiej klasy, no to nam, po to nam tam Bóg potrzebny, na współateistami są. By się mogli nawet pozabijać, bo myślą, że a co to za różnica, czy przada kalifat potrafi od dawna. Na stosie spalili Jana Husa i tak się cały czas dzieje, proszę Państwa, gdy nadaje w wielkim pułku diabli nasze radio. To KFM Eurokoncita Verbi Bardi, Jan Strumekstra i ja, jako żona faraona, jako Izyda, jestem nad tymi wszystkimi po drugie tworzy się sytuacjami, nad całą tą sytuacją
świata XXI wieku. Przewidziałam, przepowiedziałam, że będzie wielki chaos. Się zgadza, że im Angela Merkel nie daje sobie rady. Nie ma opcji takich, żeby było dobrze. Nie ma takich opcji, gdzie nadaje nasze radio. I że w ogóle to kafe, w ogóle kurcika Barbie Baby Langstu Mesta. Sytuacja jest beznadziejna. To jeśli chodzi o sprawę militarną, pamiętajmy, że tak naprawdę dowództwo... Jazdy spadają z nieba, autorytety. Nawet już teraz Trump się nie chce zajmować ociepleniem klimatu. Jak zginie Trump, to przecież nie tylko Trump, ale transakcje finansowe. Jak zginie Trump, to zginie to rok 1918 oznaczał koniec rządów europejskiej arystokracji. To jest też tematem, jednym z głównych tematów czarnej maski Pendereckiego. Czarna maska Pendereckiego, czarna godzina, czarna godzina, czarna maska Pendereckiego. Ja biorę udział w czarnej masce. Każdy z was, z nas, bierze udział w czarnej masce. W strachu będziecie jedli, w strachu będziecie pili, w strachu będziecie spali, wypoczywali, żyli. W strachu, w strachu. To feel frightened. Zresztą wychowany, jakby nie było, w Arabii Saudyjskiej i w Jordanii tam wyszkolony. Dzisiejszy był oficerem służb któregoś z państw arabskich, tych bardziej konserwatywnych. I to było potwierdzone, dlatego że kalifat potrzebuje też... załatwione, bramy można zamknąć. Sobie, tak, a nie przyjadał? A już nie przyjadał, więcej nic tam nie będzie? Już w Bagdadzie nie wiadomo, czy chcą, bo od razu położonego męczennikiem. Z reguły i brama, brama! Zabicia któregoś z przywódców ogłaszane są modły. Nie po drugie, czekolado. Ten człowiek jest dopisywany do panteonu męczenników kalifatu. To jest również bardzo ważne w legendzie kalifatu samego. No i teraz mamy sytuację, że do tego, bo to dotyczy również o samym Bin Ladena, kiedy on został zabity i odnaleziony. Tutaj trochę ironii stosuje, w Abbottabadzie w Pakistanie. Z Biblią nie wiodą, niszczę kolano. Bądź ta Al-Kaida sama się podzieliła. Nie wiodą, to jest też ciekawy przypadek sukcesji po przywódcach. To mieliśmy... Każda taka organizacja, nazwijmy to terrorystyczna albo radykalna, zawsze trenuje ten drugi, trzeci szereg ludzi, którzy mają właśnie przewodzić w momencie kryzysu, bądź kiedy nieszczęście dotyka ich przywódcy. Tylko że nie wszystko odbywa się tak pięknie, jeśli armada się zrozumiała. Dlatego rzeczywiście ten drugi, trzeci szereg bardzo aktywny ludzi wygarnuje. Dlatego że to jest nie tylko funkcja militarna, nie tylko funkcja polityczna, ale również funkcja religijna. Najczęściej, tak samo jak i Zawahiri, nie mają. Zresztą Osama Bin Laden nie był specjalnie ceniony jako, nazwijmy, teolog islamski. Nie był poważany przez imamów. On raczej ma funkcję polityczną. Niemniej jednak
sprawując przywództwo kalifatu, czy tak Bagdadi, czy sprawując przywództwo Al-Kaidy, tak było Zawahiri, czy Bin Laden, on ma również funkcję religijną bardzo ważną. Tej funkcji wszyscy aspirują, tylko że w każdej organizacji istnieją koła rywalizujące ze sobą. Między innymi to, co pan wspomniał o tym rozłamie, to był ten problem, czy Zawahiri przejmie władzę nad całą Al-Kaidą, czy też to się nie uda, bo było jego przywództwo kwestionowane. No i to kwestionowanie przywództwa spowodowało osłabienie definitywne Al-Kaidy i zastąpienie jej w późniejszym okresie przez kalifat. Pamiętamy o tym. No i teraz wyścig jest bardzo ciekawa, moim zdaniem, sprawa, jeżeli chodzi o Bagdadiego. To jest wyścig do ogłoszenia sukcesu, ja to tak nazywam kolokwialnie. Mianowicie z jednej strony Rosjanie mówią, że najprawdopodobniej któryś z pocisków podczas bombardowania przeprowadzonego przez nich uderzył. Irakijczycy też się do tego przyznają, a w ogóle to jeszcze w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu informacyjnym o tym, że nie żyje al-Baghdadi, informuje jeden z doradców najwyższego przywódcy duchowego Iranu, a także irańskie media. Skąd to takie zamieszanie, brak jednoznaczności? Bo z drugiej strony Pentagon i Amerykanie mówią, nic o tym nie wiemy, a także agencja informacyjna Państwa Islamskiego AMAK też nie przyznaje, że coś do czegoś takiego doszło. No i jak tutaj jest właśnie ta nuta wątpliwości. Być może on zginął, ale gdyby rzeczywiście zginął, to ta agencja natychmiast, jeśli byłby wpisany, a na pewno z rangi, którą pełnił, byłby natychmiast dopisany do grona męczenników i tego panteonu, o którym wspominałem. Natomiast dlaczego? Amerykanie o tym nic nie wiedzą. Teren jest niesłychanie trudny. Pamiętajmy, że to nie są operacje tego typu, co się toczą w Europie czy w basenie Morza Śródziemnego. Są to operacje często w miasteczkach, bardzo malutkich wsiach. Ludzie kalifatu, zwłaszcza przywódcy, oni mają tendencję krycia się wśród ludności cywilnej, w szkołach, w małych takich szpitalikach. Krótko mówiąc, uderzenie na nich zawsze powoduje straty towarzyszące, czyli bardzo ich trudno wyśledzić, bardzo trudno ich zabić i zniszczyć. Natomiast ci, którzy by chcieli dopisać do swojej tablicy sukcesów, to są wszyscy wrogowie kalifatu. Wiadomo, że kalifat to są sunici, którzy zwalczają najzagorzalej swoich braci szyitów, którzy prawdę uważają za apostatów traktują praktycznie z niewierzącymi. Bezpieczna sprawa, a więc Iran, który przewodzi szyitom. Po drugie, państwo irackie, które nic nie leży mnie. O tym nie mówiliśmy, ale tam są ogromne straty, dlatego że wojsko okazało się Rosjanie i uderzały co specjalne oddziały komandosów antyterrorystycznych. Mówi się, że straty tam były zresztą tajemnicze. Ale że stawiał Jezusa zabili. Rannych i zabitych. Pamiętamy to oczywiście 9 miesięcy. 4 miesiące to jest ten brzeg wschodni. Ave. Stare miasto załamie się w tym całym plątaniu kuliczek. Walczono praktycznie o każdy kamień. To miasto jest kompletnie zniszczone. Kompletny chaos. I tam straty były najcięższe. Więc Irak chce dopisać do swoich sukcesów, że tylko zdobyto. Minister obrony pojechał tam, prawda, chociaż jeszcze toczył się. Premier pojechał, prawda, to ten sukces rozpisywano i do tego sukcesu też potrzebna jest śmierć Bagdadiego, który, czy jego ludzie wysadzili meczet w Al-Nuri przez pomyłkę zresztą. Uważano, że wojska irackie zdobywają ten meczet. Meczet, w którym była symboliczna proklamacja kalifatu właśnie przez Bagdadiego. Jedyne jego oficjalne pojawienie się i wygłoszenie wyrażania przemówienia. Bramę zamknęła, ale powiedziała, że już wynocha, że wszyscy wynocha i to szybko pod skokach. Rosjanie już wynocha, jak nie tylko wyjdziecie, to bramę zamknę, ale dopiero jak wyjdziecie, to bramę zamknę. Powiedzenie, że on zginął przypadkiem. Jak wyjdziecie, to bramę zamknę. Tego, co się z nim dzieje i co się dzieje w Iraku. Pytanie jest moje bardzo proste. Jak teraz mówimy? Ave Maria. Ten przywód
co państwo jest prawda? I teraz pytanie jest, kiedy on wystąpił w jeszcze istniejącym meczecie Al-Nuri z przesłaniem o powstaniu kalifatu, to może chyba to sobie do jutra poczekać. A już za chwileczkę. Święta Trójce Jedynie Boże. O Jaku? Tak, to mówimy o Iraku. Święta Maryjo. Bardzo skłócony. Przyjdźcie, którzy... Święty Józefie. Wbrew ostrzeżeniom amerykańskim, to to szanda Duda. To Nami światło patriarki. Amen, Maryjo! Podłogniejsze Boga Rudzicy. Zagnamy Józefie. Święta Syna Bożego. Nie obroń co Chrystusa. Nawet federacja nie bardzo ma sens. Głowo najświętszej domagają się. Księżyca rozpisali na październik. Bardzo dobrze, że mamy rzeczywiście rozpisali referendum, które może przynieść żądanie kompletnej autonomii albo państwa zupełnie separatystycznego. Chcą również współzarządzać Mosulem, a pamiętajmy, że Mosul to jest drugie pod wielkości znaczenia i bogactwa. Mimo jeszcze miasto w Iraku. Ale tak zrozumieli 3 lata temu też również są pozostałe Rosji. W związku z tym tutaj jest dążenie. Mówi się o tym, że obecnie odbite tereny przez armię iracką. Może się okazać, że zwykle ludności zemsta wymożona chorości w gospodarczych i politycznych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży. Zmił się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Modliła się Urszula z Katowic. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Sejmowa Komisja Rolnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Jeszcze dziś odbędzie się sejmowa debata na ten temat i głosowanie. We wniosku posłowie PSL-u zarzucają ministrowi, że prowadzi szkodliwą politykę na polskiej wsi. Pod wnioskiem oprócz ludowców podpisali się także politycy Platformy Obywatelskiej. Podczas debaty na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa ministra Krzysztofa Jurgiela bronili posłowie PiS-u. Poseł Dariusz Bąk mówił, że dyskusja w sprawie wotum to kolejny początek kabaretu tych, którzy zostali odsunięci od władzy. I to wstyd, żeby jakieś sztuczne argumenty padały w uzasadnieniu do wniosku o odwołaniu ministra, który w opinii polskiego społeczeństwa, polskiej wsi jest jedynym ministrem po przemianach, który to co mówi, to robi. A to co mówił, przelał na papier w postaci programu dla polskiej wsi. I ten program dobrze służy polskiej wsi. W obronę ministra wzięli również przedstawiciele organizacji rolniczych. W ich opinii to PSL jest winny zaniedbań, a Prawo i Sprawiedliwość robi wiele, by na wsi działo się lepiej. Sam minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że PiS jako pierwsza formacja polityczna przedstawiła program dla wsi na całą kadencję. Tłumaczył, że podjęte dotychczas działania ustabilizowały rynki rolne, a opłacalność produkcji rolnej wzrosła. Przypomnijmy, że Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli musi za tym opowiedzieć się minimum 231 posłów.
Sprzedawcy, którzy będą handlować alkoholem bez rejestrowania transakcji, stracą koncesję. Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakłada ona poszerzenie zawartej w niej listy powodów, dla których możliwe jest cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. Urzędy skarbowe będą wyrywkowo kontrolować m.in. sklepy i bary oraz reagować na doniesienia konsumentów. Resort Finansów liczy, że dzięki zmianom ograniczy szarą strefę w branży alkoholowej. O sprawie poinformował dziś jeden z dzienników. Poseł Andrzej Kosztowniak z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych podkreślił, że surowsze kary odstraszą przedsiębiorców od łamania prawa. Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ktoś wie, że płaci grzywnę, która dla niego jest de facto przy dużych obrotach nieistotna, to będzie sobie pozwalał na to, aby naruszać albo wprost łamać prawo i będzie dalej uprawiał ten proceder. To, co jest istotne stworzenie systemu, w którym ci wszyscy ludzie, którzy są graczami na rynku, mają tą samą możliwość działania. Element fiskalny jest istotny dla państwa, ale ja też zwracam uwagę na to, że jednak rynek powinien dawać równe szanse każdemu podmiotowi. Jeżeli ktoś omijał w sposób skuteczny takie zapisy, czy lekceważył te zapisy, no bardzo dobrze, że są takie regulacje wprowadzane, które spowodują, że będzie po prostu oszukiwać dużo trudniej. Szacuje się, że około 10 milionów litrów czystego alkoholu w Polsce rozchodzi się rocznie poza legalnym obiegiem. Według danych każdego roku budżet państwa może tracić z tego tytułu około miliarda złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej buduje nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstają w Olsztynie, Radomiu i Ciechanowie. Obecnie kompletowana jest ich kadra, jednak jest już wielu chętnych do służby. Jak dotąd na Mazowszu zgłosiło się ich 2800, a to tylko wstępne deklaracje. Wiceminister obrony odpowiedzialny za tworzenie struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, Michał Dworczyk, mówi, że jest to bardzo potrzebna formacja z wielu powodów. Ten nowy, piąty rodzaj wojsk ma bardzo dużą wartość z punktu widzenia lokalnych społeczności. Żołnierze szkolą się przede wszystkim do tego, żeby w razie zagrożenia ramię w ramię z innymi rodzajami wojsk, wojskami operacyjnymi bronić ojczyzny, ale również ci żołnierze są w pierwszym rzędzie do wykorzystania w czasie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, takich jak powódź, pożar czy innego rodzaju zdarzenia, które od czasu do czasu mają miejsce i wtedy właśnie to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą służyli pomocą, będą podejmowali pierwsze działania jako ci, którzy najlepiej znają teren. Resort Obrony zakłada, że do 2022 roku powstanie 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Każda z nich miałaby liczyć po około 3000 osób, czyli łącznie 53 tysiące żołnierzy. Wnioski o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej można składać w wojskowych komendach uzupełnień. Rosyjski doradca wojskowy zginął w prowincji Hama w wyniku ostrzału moździerzowego syryjskich sił rządowych przez bojowników, podało Ministerstwo Obrony Rosji. Doradca zajmował się szkoleniem personelu sił lądowych Syrii. Wchodzący w skład grupy rosyjskich doradców wojskowych w Syrii, kapitan Nikołaj Afanasiew, zginął w rezultacie niespodziewanego ostrzału moździerzowego, poinformowało ministerstwo w komunikacie. Według oficjalnych danych od 30 września 2015 roku, kiedy to rozpoczęła się operacja sił zbrojnych Rosji w Syrii, zginęło w tym kraju 34 rosyjskich wojskowych. Zachodnie źródła utrzymują, że dane te są zaniżone. Po raz ostatni resort obrony w Moskwie poinformował o śmierci swego żołnierza w Syrii w maju. Doniesienia o poległych w Syrii żołnierzach, niepotwierdzane oficjalnie przez Rosję, pojawiają się w mediach, które także informują o stratach w Syrii wśród osób wynajętych przez rosyjskie tzw. prywatne firmy wojskowe. Działalność najemnicza jest zabroniona przez rosyjskie prawo. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni, 21 na północy do 28 na południu. Wiatr umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, w rejonach burz. Porwy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadało. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Obchody bez władzy. Dzień pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Obchodziliśmy go w Polsce pierwszy raz. Była wspólna modlitwa, apele o pamięć i ważne przemówienia. Nie zabrakło jednak kalkulacji politycznych. Mam mocne dowody. Dokładna i kosztowna inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej. Działanie zgodne z prawem polskim i unijnym. Te i wiele innych argumentów ministra Jana Szyszko nie przekonują ekspertów UNESCO i Komisji Europejskiej. W naszym dzienniku wywiad z ministrem środowiska. Życie godne ołtarzy. Nowy dokument papieski otwiera drogę dla wielu procesów beatyfikacyjnych. Może być powodem rozpoczęcia procesu Helenki Kmieć, zamordowanej polskiej misjonarki, i Agaty Mróz, znanej polskiej siatkarki, która oddała życie, ratując swoje poczęte dziecko. Stań po stronie Charlie'ego. Polacy mogą się już podpisywać pod petycją w obronie chłopca, którego polscy lekarze skazali na śmierć. Gdzie są zbierane podpisy i jak brzmi apel do władz szpitala, czytam w naszym dzienniku. Gdy dziecko zaczyna przeklinać, grzech, na który trzeba reagować, jak wyplenić wulgaryzmy z języka dziecka, podpowiada ksiądz Sławomir Kostrzewa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Królestwa Jego. Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maryja, wszyscy, którym zależy na przyszłości, choć wrogów legion, a nie wielu nas, kultury społecznej i medialnej, jest pomocą w czas. Stań po stronie Boga. Nie bójmy się. On jest radość Twa. Prawdziwych dziennikarzy, a nie manipulatorów. Drogą światłości. I informatyka. Medialne są studia podyplomowe. Patrzcie Państwo na portal Wyższej Szkoły www.wyszeszkolikulturyspołecznej.pl. Znajdziecie tam więcej również o studiach podyplomowych. Są dwie nowe specjalności. Otóż na kulturoznawstwie krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Jest krytyka artystyczna na kulturoznawstwie, teatrologia, teoria i praktyka. I drugi kierunek, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informatyka medialna. Ona jest w przygotowaniu. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia studia licencjackie, Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyspinarne studia praktyczne w Polsce na uczelniach europejskich. Informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, Londynie oraz Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Projekt autorski realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru nowych mediów. Umiejętności uzyskane na kierunku informatyka medialna stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku medialnego, który powszechnie wykorzystuje informatyczne instrumenty komunikacyjne zarówno w procesie przygotowania materiałów dla przekazu standardowego, np. skład tekstu, grafika komputerowa, jak i wyłącznie elektronicznego, np. portale informacyjne, media społecznościowe, streaming wideo. Odpowiednia konstrukcja procesu kształcenia pozwala nabyć specjalistyczne kompetencje nie tylko do wykorzystania, ale również tworzenia nowych narzędzi informatycznych stosowanych szczególnie w pracy dziennikarskiej. Proszę Państwa, na tym kierunku liczba miejsc jest ograniczona z racji dofinansowania, tak jak już powiedziałem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Więcej możecie Państwo dowiedzieć się, pytając pod numerem telefonu 56 610 7200. Mówcie Państwo o tych kierunkach, o tych możliwościach. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje, nie tylko kształci, ale kształtuje umysły, osobowości młodzieży, dzieci i młodzieży. Zboże, zboże. Pomyślmy o przyszłości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz moim. Drodzy Państwo, o tym czasie zawsze zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa tła. Niech opadnie. Postać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, honor, wiara. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła. Postać zła, to daj nam sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara. Chcę zakazać nasz standard. Obudź się, Polsko, biją dzwony. Kraju, Polsko ma, ojczyzną ma. Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan minister Jan Szyszko. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radio słuchaczy. Panie ministrze, cały czas głośno wokół Puszczy Białowieskiej, niedawno sesja, 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO też zajmowała się właśnie Puszczą Białowieską, teraz ma przystąpić do jakiejś procedury Komisja Europejska, ma pozwać Polskę do Trybunału Unii Europejskiej w związku z Puszczą Białowieską. Jak mamy tą sprawę rozumieć? Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w tej kwestii? Tak, rzeczywiście odbyło się posiedzenie 41. sesji Komitetu UNESCO, jak również Komisja Europejska ma do nas zastrzeżenia i bardzo się cieszę, że rzeczywiście w tej chwili sprawa Puszczy Białowieskiej stała się głośna i zaczynamy po raz pierwszy mówić w sposób rzeczywiście merytoryczny. Nie udało się to tej opcji lewicowej, która szkaluje Polskę, doprowadzić do tego, aby na komitecie w Krakowie nie rozpatrywano problemu Puszczy Białowieskiej. Polska o to bardzo mocno zabiegała, aby rzeczywiście pokazać, w jaki sposób Polska w ogóle działa w zakresie ochrony przyrody, a rzeczywiście Puszcza Białowieska jest tego przykładem. I dlatego też starała się za wszelką cenę, aby przygotowując się do tego spotkania, pokazać tą Puszczę Białowieską z tej strony rzeczywiście prawdziwej. Cała sprawa polega na tym, że Polska jest unikatem w zakresie bioróżnorodności. Polska jest tym krajem, który ma największe bogactwa, zasoby tych przyrodnicze, takie udokumentowane. I równocześnie w ostatnim czasie na przykładzie Puszczy Białowieskiej zaczęto oskarżać Polskę o to, że Polska nie chroni bioróżnorodności, że Polska niszczy takie zasoby unikatowe przyrodnicze, jak są w Puszczy Białowieskiej, że Polska wycina tą Puszczę Białowieską. To są działania i informacje niezwykle szkodliwe dla Polski. Dość tego, najwyższy czas, aby rzeczywiście zacząć mówić prawdę. I ta prawda zaczęła być w tej chwili widoczna. Polska się przygotowała bardzo do tego. W ten sposób, że dokonała pełnej inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej pod względem historii użytkowania, jak również pod względem stanu obecnego siedlisk przyrodniczych. Polska gotowa jest do tego, aby wykazać, że w tej chwili broni prawa Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że na terenie Puszczy Białowieskiej zostały wyznaczone siedliska ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, czyli Wspólnoty Europejskiej, jak również siedliska dla gatunków ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Przebogaty zasób przyrodniczy. I ten zasób przyrodniczy, te wyznaczone siedliska, gdzie są konkretne dane, okazało się, że na skutek błędnych decyzji poprzedniej ekipy doprowadzono do tego, że brakiem działań ochronnych, brakiem działań, które stworzyły tą Puszczę Białowieską, a więc brakiem działań ze strony rąk ludzkich, ze strony rąk mieszkańców Białowieży, ze strony rąk
tamtego leśnictwa, jak również pokierowanych pod tą myślą polskiej ochrony przyrody, te zasoby przyrodnicze ze względu na brak tych działalności zaczęły rzeczywiście ulegać degradacji i zaczęły ginąć. Wywołano ogromną gradację owadów szkodliwych. Te owady szkodliwe zaczęły atakować drzewostany, zaczęły rozpadać się drzewostany, a wraz z rozpadem drzewostanów zaczęły właśnie ginąć siedliska, jak również siedliska dla gatunków, a w związku z tym i gatunki, które są niezwykle cenne z punktu widzenia natury 2000, a więc z punktu widzenia Unii Europejskiej. Czyli gdyby nie rozpoczęto działań, to wyglądałoby, że nie chronimy puszczy, tylko chronimy kornika drukarza, tak? Tak, ojcze. Panie ministrze, bo było też przygotowane takie stanowisko UNESCO, żeby zostawić puszczę taką, jaką ona jest, samą sobie. Tak też jeden z reprezentantów chyba z Finlandii chciał złożyć wniosek o przyjęcie decyzji Komitetu Światowego o niezmienionej pierwotnej formie, ale delegacja kazachska zaproponowała m.in. wykreślenie z dokumentu zapisu dotyczącego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie puszczy i dodania zapisu o dopuszczenie sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem i przedłużeniem terminu przygotowania raportu o stanie zachowania Puszczy Białowieskiej do grudnia 2018 roku. Tak, rzeczywiście to jest wielki sukces Polski. Mamy teoretycznie 2 lata na to, żeby pokazać, że Polska ma rację i że polskie działania zmierzają w dobrym kierunku, a mianowicie w kierunku ochrony narodowości, a nie sprawa Unii Europejskiej. Ale spór trwa. Spór ten został wywołany przez te środki liberalno-lewackie, które domagały się, aby na terenie całej Puszczy Białowieskiej, a więc na terenie 3 nadleśnictw gospodarczych, zaprzestać jakichkolwiek działań gospodarczych, po to, żeby jakby chronić procesy naturalne, ale wtedy jest to w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej. Ochrona siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej wymaga właśnie działań ochronnych. I co polski rząd zrobił i co zrobiliśmy? A mianowicie żeśmy dokonali pełnej inwentaryzacji, tak jak powiedziałem, i podzieliliśmy tą puszczę na 2 części. 1/3 tej części gospodarczej Puszczy Białowieskiej zostanie pozostawiona bez jakiejkolwiek ingerencji, a więc również bez wycinania chorych, zarażających inne drzewa drzew. Niech to tak zostanie, jak będzie, a 2/3 tej puszczy, czyli ponad 34 hektarów, zostanie poddane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z wiedzą miejscowych leśników, zgodnie z wiedzą miejscowej ludności, poddane zostanie procesom naprawczym, a więc będą tam hamowane procesy degradacji siedliska, procesy degradacji do rozpadu drzewostanów. Będzie prowadzona walka z tymi kornikami słynnymi po to, żeby zahamować proces destrukcji i rozpocząć odbudowę tych siedlisk i tych gatunków, przywrócenie tych gatunków, które zaczęły tam ginąć. I to żeśmy podali, sobie dziękuję zresztą naszemu dziennikowi, jak również Rzeczpospolitej, za tę informację. I wyraźnie mówimy, proszę bardzo, protestujecie Państwo, w związku z tym prosimy o podpisanie deklaracji, że tam, gdzie nie będziemy nic ruszali, Państwo uważacie, że jest najlepsze dla ochrony przyrody, ale i zginą siedliska, i zginą gatunki, i będą ginęły nadal te, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, no trzeba będzie ponieść odpowiedzialność. Trzeba będzie ponieść odpowiedzialność nie tylko moralną, ale również i finansową. I tam prosimy o to, aby te osoby, które uważają, że tylko i wyłącznie człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej, najwyższą formą ochrony jest niewycinanie chorych drzew, będą mogły się podpisać pod tym, ale równocześnie muszą albo powinny wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mówimy o tym też komunikacie i deklaracji, który jest na stronie ministerstwa, tak? On jest również na stronie i ministerstwa, on jest jasno powiedziany i w tej chwili tą deklarację, ponieważ jest cały szereg osób, jak również instytucji z całego świata, pouczało Polskę, że nie powinno się wycinać tych chorych drzew, nie powinno się hamować procesu walczyć z kornikiem. W związku z tym zostawiliśmy to, żeby tamci ludzie zobaczyli, że jednak Polska ma rację, że polska myśl ochrony przyrody ma rację, że te 35 tysięcy leśników i polska szkoła leśna, Polska jest tutaj, która, no, Polska widzi. To są przecież autorzy tych ogromnych zasobów środowiskowych polskich lasów, tętniących bioróżnorodność, że jednak mamy rację. A więc proszę ojca, ja bym powiedział, że bardzo się cieszę z tego i o co Polska w tej chwili zabiega. Polska w tej chwili zabiega o to, aby ta sprawa rozstrzygnęła się na forum Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że również i Komisja Europejska uległa pewnej presji
no, ja bym powiedział, lewacki, przestała w ogóle interesować się respektowaniem prawa, przestała się interesować stanem siedlisk, tylko zaczęła uważać, że najpierw po ochronie staw nie wycina się ichkolwiek drzew. I oczywiście nie było do tego, aby nie było jak gdyby żadnej skali porównawczej do tego i żeby tylko i wyłącznie Polska przestała usuwać drzewa choro, to żeby hamować proces gradacji kornika. Oczywiście w tej chwili mamy pole doświadczalne, 1/3, czyli 17 tysięcy hektarów pozostawiamy tak, jak sobie chcą ci, którzy uważają, że nie powinno się tam nic ruszać, a 2/3 jest poddane procesowi naprawczym zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, zgodnie z naszą najlepszą metodami ochrony i zgodnie z prawem Unii Europejskiej. I z tego też powodu Polska bardzo cieszy się z zapowiedzi, ale równocześnie stymuluje i prosi o to, żeby jak najszybciej odbyła się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, gdyż chcemy tą sprawę rozwiązać i w końcu powiedzieć i pokazać, kto ma tutaj rację. Czyli ta sprawa Komisji Europejskiej, którym ma Polskę pozwać do Trybunału Unii Europejskiego, to jest... Pan minister nie boi się tego. Ale wręcz odwrotnie. O to zabiegamy. Tylko rzeczywiście musieliśmy być do tego przygotowani. A żeby dobrze być przygotowani do tego, trzeba było zrobić pełną inwentaryzację siedlisk, zasięgu tych siedlisk, jak te siedliska wyglądały w momencie powoływania ich, a mianowicie w momencie włączenia Puszczy Białowieskiej do sieci Natury 2000, to był rok 2004, te dane są w zeszłym roku pełna inwentaryzacja, rok 2016. Pokazujmy, w jaki sposób te siedliska się zmieniły i na jakim obszarze.